Uszkodzony odszedł po tym, jak wsadził mi kciuk tym uderzeniem. To znaczy nie było intencjonalne, absolutnie. W ferworze walki pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Tak więc, moi drodzy, absolutną bzdurą jest to, że ja mam jakąś szczękę złamaną. Faktycznie, no, tak jak wam przed chwilką mówiłem, w ferworze walki absolutnie nie uważam, żeby to było intencjonalne. Po prostu trafił w tych małych rękawicach kciukiem do przodu, no i pojawił się problem. Także zobaczymy, jak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o naprawienie tego oka. Moi drodzy, jest mi bardzo przykro, że tak się stało. Natomiast nic się nie zmienia. Szczęka zawsze będzie szczęka i to w ogóle nie ma jakby związku z niczym. Chciałem iść na totalną wymianę. Chciałem go zmieść. Skończyło się uszkodzenie moczy do. No nic, no takie rzeczy się w tym sporcie zdarzają. No krótkie starcie. Marcin ruszył na pana od razu. Pan oczywiście, no, od tych ciosów śmiał się tylko. Tak jak, no zawsze pan się chyba śmieje po ciosach swoich rywali. Czuł pan, że te ciosy Marcina, no nic nie robią panu żadnej krzywdy? Podrapał mnie. No najmanica drapie, no. No drapie, no. Polowałem na rozcinanie go, ale to, że się tak położy, że nawet nie przetrwa pierwszej rundy, to ogromny niedosyt czuję, ogromny zawód. No i no przepraszam państwa wszystkich. No. To ja muszę zahaczyć, no bo tutaj było też to pompowane, ta walka, no to ostatnią rundą, że będziemy widzieć tę ostatnią rundę, te stompy, soccer kicki, to wszystko. Pan na to liczył? No oczywiście, no dlatego mówię, ogromny niedosyt. No. Ja wiem, że on tam wylądował na sorze, że ma pęknięty oczodół, ma uszkodzone oko, bo wiem, w pokoju medycznym przekazano mi, w punkcie medycznym, że został zawieziony do szpitala. No ale to nie tłumaczy, no walczy się, no jak się tak pompuje takie zainteresowanie, no to coś trzeba widzom oddać, tak? No ja myślę, że emocje w tej walce, no tutaj wszyscy byli tak w emocjach naprawdę, że chyba oddaliście to, co było. No, ale trochę krótko, no bo ja chciałem go skatować naprawdę, miałem zamiar mu połamać ten nos, te proste by wchodziły, no tam weszły te 2-3 proste, no ale to krótko wszystko, no. No krótko, ale czasami takie krótkie walki też mają dużo, bardzo, bardzo dużo emocji. No ja mogę mówić za siebie, ja czuję ogromny niedosyt. Rozumiem. Co się stało po walce, że tak nagle został ucięty te wszystkie wywiady i nie było słyszeć, nie mogliśmy nawet usłyszeć, co pan chce powiedzieć po tym pojedynku? Ja nielubiony jestem w tej federacji. Federacja oczywiście, nikt nie uwierzy w tę historię, że pre-preview, że sygnał się skończył, bo na pre-preview sygnał się nie kończy, tym bardziej, że jeszcze jedna walka była zaplanowana. Przecież miał być super fight, więc... No to pewnie było wiadomo już, że nie dojdzie do niego. No. Ale no pierwszy raz chyba w historii ucinają sygnał, a ja tak naprawdę chciałem złożyć życzenia, spóźnione życzenia mojej żonie, życzenia z okazji Dnia Kobiet i chciałem, żeby było miło, żeby cała Atlas Arena odśpiewała, żeby wszyscy faceci odśpiewali churalne 100 lat, no i odebrali mi głos. Ale ja się domyślam, o co chodzi. Pewnie chodzi o to, że nie pozwoliłem na to, żeby Zbigniew Stonoga w ramach prowokacji wręczył mi puchar za zwycięstwo. Przypomnę państwu, że ja jestem oszustem, już mogę mówić oszustem, bo wygrałem z nim 3 dni temu proces przed sądem Sądem Rejonowym Łódź Śródmieście za nazwanie Zbigniewa Stonogi oszustem. A tutaj taka prowokacja i wręczanie mi pucharu za walkę wieczoru przez Zbigniewa Stonogę. No, dlatego powiedziałem, że może mi wręczyć Przemek Peszko puchar, no, który jest szanowanym reprezentantem Polski, trenerem. A też pewnie się moje poglądy nie podobają, bo wychodziłem do pieśni gloryfikującej żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. To był mój taki protest przeciwko temu zniesieniu jako oficjalnego święta 1 marca święta żołnierzy wyklętych. I wykrzyczałem, nie ma wroga na prawicy. Pewnie spodziewali się organizatorzy jakiegoś przekazu politycznego, a żadnego przekazu politycznego miało nie być. Miały być churalne odśpiewane przez Atlas Arenę, churalnie odśpiewane 100 lat dla naszych fanów.